Pamięć o kardynale Stefanie Wyszyńskim jest w Łomży nadal żywa. Trzeba jednak przypomnieć miejsca, gdzie wielkość prymasa się zaczęła, to znaczy Zuzele na pograniczu ziemi mazowieckiej i podlaskiej, gdzie się urodził. To najstarszy złotniczy eksponat, który posiadamy w przestrzeni muzeum. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że choć lampy funkcjonowały dość krótko, bo około 100 lat, to zagłuszczyły w każdym domu, w każdym biurze. Zespół budynków z charakterystycznej czerwonej cegły to wyjątkowo reprezentatywna część naszego miasta. Urokliwy fragment miejskiego pejzażu. Urodziłam się w Łomży. Tutaj spędziłam swoje dzieciństwo i skończyłam szkołę średnią. Obiekt ma bardzo bogatą historię. Powstał dawno. Powstał w okresie istnienia guberni łomżyńskiej. Te obiekty dostarczają nam ogromne ilości zabytków ruchomych. W tej chwili mamy już około 20 paru tysięcy fragmentów ceramiki. Także myślę, że jeszcze ten miesiąc i można będzie zobaczyć już w pełnej krasie odsłonięty cały ratusz, stary ratusz znajdujący się na starym rynku w Łomży.